Razem z katalogiem marzeń przedstawiamy najprzyjemniejszy, najłagodniejszy i najbardziej majestatyczny sposób latania. Dzień w baloniarstwie zaczyna się wcześnie rano ze względu na pojawiającą się po południu termikę. Przygotowany na przyczepce, złożony balon jest transportowany na wcześniej wybrane miejsce startu. Rozkłada się go w kilka osób, najpierw montując elementy klatki kosza oraz palniki wraz z podłączonymi do nich butlami z gazem. Następnie kosz kładzie się na ziemi i ekipa rozwija czaszę balonu w kierunku z wiatrem, wyciągając ją z wielkiego worka. Wstępnie przygotowaną czaszę przymocowuje się do klatki balonu stalowymi linami. Teraz balon na gorące powietrze napełniany jest wstępnie powietrzem zimnym. Chodzi o to, żeby czasza napełniła się na tyle, żeby bezpiecznie można było wpuszczać gorące powietrze. Ten etap trwa zazwyczaj około 15 minut. Kiedy balon jest już wstępnie napełniony, uczestnicy mogą wejść do środka i zrobić sobie kilka wyjątkowych zdjęć. Otwórz się na marzenia. Katalog marzeń.pl. Prezenty z gwarancją radości. Po wyjściu wszystkich osób pilot zapala palnik propanowy i zaczyna wpuszczać do środka gorące powietrze, które szybko unosi czaszę do góry, stawiając kosz do pozycji pionowej. Start to czysta przyjemność, bo kosz delikatnie i powoli odrywa się od ziemi, praktycznie bez żadnych przeciążeń. Balon wbrew pozorom lata właśnie dzięki sile grawitacji. Upraszczając ten mechanizm, gęstsze, a więc cięższe, zimne powietrze opada, wypychając lżejsze, cieplejsze powietrze do góry. No dobrze, ale jak sterować balonem? Sam w sobie nie posiada żadnego napędu, więc kierunek jego poruszania się jest zależny jedynie od kierunku wiatru. Z tego wynika, że teoretycznie nie ma możliwości sterowania kierunkiem lotu. Ludzie są jednak pomysłowi i znaleźli na to sposób. Okazuje się, że na różnych wysokościach kierunek wiatru może się różnić nawet o kilkadziesiąt stopni. Wystarczy więc znaleźć wysokość, na której wiatr wieje w interesującym nas kierunku i po prostu dać się ponieść. Latanie balonem to obecnie sport drużynowy. Oprócz pilota, drugim nie mniej ważnym członem jest ekipa naziemna. Cały zespół wyposażony jest w komunikację radiową, dzięki czemu możliwe jest komfortowe przygotowanie lądowania z pomocą ludzi, którzy przytrzymają kosz podczas przyziemienia i umożliwią spokojne zakończenie lotu. Wybór miejsca lądowania to oczywiście wyzwanie. Trzeba uwzględnić mnóstwo czynników, takich jak możliwą zmianę kierunku wiatru, przebieg linii wysokiego napięcia, czy odpowiednią powierzchnię miejsca do lądowania, by móc bezpiecznie ułożyć czaszę na ziemi. Jeśli chcesz, to po locie możesz pomóc ekipie złożyć balon i przejść prawdziwy chrzest baloniarski. Jeśli chcesz na własnej skórze poczuć powiew wolności i spokoju, jakie daje lot balonem, to zapraszamy na katalogmarzeń.pl. Kup voucher na lot sobie lub jako prezent dla bliskiej osoby i ciesz się niezapomnianymi przeżyciami. Jeśli podobał Ci się ten materiał, subskrybuj po więcej.